Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, Konrad Szczęsny, Viva.pl, a ze mną jest główny choreograf polskiego występu tegorocznego, pan Agustin Egurola. Dzień dobry, witam. I te cztery istoty, których twarze wreszcie widzimy, ponieważ na scenie one są totalnie zamaskowane, czyli to są cztery wspaniałe tancerki towarzyszące Krystianowi. Gdybyście mogły, dziewczyny, się przedstawić. Julia Adamczyk. Martyna Przybyłowska. Paulina Przestrzelska. Katarzyna Niesterowa. I zacznijmy od pytania, jak wyglądały te prace nad choreografią do utworu River, do tej prezentacji, która jest taka dramatyczna i przejmująca? No myślę, że przede wszystkim obejrzeliśmy teledysk i Krystian powiedział, że on chciał, żeby to była kontynuacja tego, co było w teledysku, i to już nas jakby naprowadziło, jak mamy budować tą dramaturgię na scenie. Myślę, że ta nostalgiczność tego utworu, to cierpienie, to wszystko było dla nas absolutnie najważniejsze i myślę, że jest to na scenie. Ja muszę jeszcze zapytać o ten element choreografii, który się pojawia, bo to jest taka choreografia i nie choreografia, dlatego że dziewczyny są zamaskowane. Oczywiście już memy pojawiły się w internecie, że to są dementorzy z Harry'ego Pottera, a z drugiej strony we mnie się pojawiło zupełnie inne skojarzenie, bo pomyślałem sobie, że to jest trochę taka mitologia słowiańska, trochę jakieś strzygi, upiory, takie uosobienia tego strachu, a na koniec, kiedy państwo jeszcze tego nie widzieli, my już tak, więc tutaj możemy powiedzieć, na koniec ten taniec, który jest wokół Krystiana i z Krystianem, trochę przypominał mi Chocholi taniec z Wesela, więc chciałem o tę inspirację też zapytać. Dokładnie. To jest taki też fragment, w którym Krystian miał dużo pomysłów i chciał, żeby go wytrącić z równowagi, żeby tancerki go lekko popchnęły. To był jego pomysł i to wszystko właśnie jest w tej choreografii. No bardzo dobrze widzisz i interpretujesz. Dokładnie o to chodziło. To miał być taki szalony Chocholi taniec, przerażający, taka ogromny niepokój, który wokół niego się powstaje. Czy z Krystianem współpracowało się trudno? Ja lubię pracować z artystami, którzy wiedzą, czego chcą. I Krystian absolutnie był zdecydowany. Momentami, jak tylko chcieliśmy za dużo tańczyć, to mówi, że mu to przeszkadza, że on chce, żebyśmy byli bardziej w klimacie, żebyśmy stworzyli tło do tego, co chce powiedzieć światu. I na tym się skupiliśmy. Wy, dziewczyny, powiedziałyście w trakcie jednego z wywiadów, zresztą o to was też zapytałem na konferencji, że to wcale nie jest prosto się poruszać po tej scenie, kiedy ma się zakryte twarze i człowiek zupełnie nie ma pojęcia, czy na przykład nie zrobi jednego kroku za daleko i spadnie z tej sceny, bo nie widać krawędzi. Tak, dokładnie. To było po pierwszym naszym przetańczeniu na scenie. Mamy te maski, w których nie widzimy do końca dobrze. Dodatkowo światła są też takie, że czasami jest trochę ciemniej, więc automatycznie mamy gorsze widzenie. Scena nie ułatwia tego, ponieważ na początku ze sceny B przenosimy się na scenę A, więc też musimy pokonać duże odległości, gdzie przechodzimy tylko przez taki wąski catwalk, który z jednej strony mamy wodę, a z drugiej strony jest przepaść, więc nie ułatwia nam na pewno to, że mamy na sobie te maski. To taki spotęgowany dramatyzm, bo sama prezentacja w sobie jest dramatyczna, tu jeszcze okoliczności, jak się okazuje, pod sceną też są dramatyczne. Jak właśnie jest ten moment tańca? Wy się nie bałyście trochę trącać Krystiana? To jest, wydawałoby się, że tak naprawdę łatwo jest kogoś potrącić, natomiast na scenie jest dużo emocji, my jesteśmy w czasie tańca, jesteśmy pochłonięte w to wszystko, więc to jest dla mnie przynajmniej najcięższy element, żeby też sprecyzować to, tą moc uderzenia w Krystiana. Skontrolować. Dodatkowo pierwsza trąca Paulina, druga trąca ja i też często Ochman się różnie zachowuje. Czasami mocniej odchodzi, czasami w ogóle nie reaguje na to, więc jakby to jest taki element choreografii, który za każdym razem wychodzi w sumie inaczej i ciężko jest to wszystko skontrolować. Czy to układanie choreografii było problematyczne, czy od razu była taka wizja, że musi być to odniesienie do teledysku, że trzeba zachować ten niepokój i dramaturgię? I jak już wyglądały same prace? Ile tutaj pracowaliście nad tym państwo, żeby stworzyć tę choreografię i tę oprawę wizualną? Znaczy pomysł tej choreografii wyszedł oczywiście od Krystiana, ale także był skonsultowany z reżyserem, panem Mikołajem Dobrowolskim. Oni dwaj
mieli wizję klimatu, który chcą na scenie, więc my podążaliśmy za nimi, ale praca nad tą choreografią, myślę, nie była trudna, szczególnie jak pracuje się z tak dobrymi tancerkami, które są pełne też pomysłów, które inspirują, które dają ci po prostu taką artystyczną wolność, że możesz zrobić wszystko. Więc naprawdę ta praca była super, nawet to była taka nasza instynktowna praca i byliśmy zachwyceni już, myślę, po pierwszej, drugiej próbie i później już tylko szczegóły, szczegóły i szczegóły. To właściwie czego ja mogę życzyć przed tym półfinałem, poza tym, że finału oczywiście, żeby ta prezentacja przynajmniej dwa razy została zaprezentowana na tej turyńskiej scenie. Śliskiej sceny ma być śliska. Czy to są takie dwa koszmary, jeżeli chodzi o tancerzy, że, bo faktycznie, jeżeli tam są elementy szkła, znaczy takie szklane, ledowe, to faktycznie gdzieś tam jest z tyłu głowy, że na przykład jeden krok i może być zwichnięta kostka. No tak, na próbie też było bardzo ślisko, więc, ale już odnajdujemy się i poznaliśmy tą scenę. No jestem dobrej myśli, ale tancerzom się zazwyczaj życzy właśnie śliskiej sceny. Czy wy się bałyście, że się przewrócicie, czy to już było tak na tej zasadzie, dobra, już bez przesady, mamy to wszystko pod kontrolą? Gdy weszliśmy na scenę, jakby to był element zaskoczenia, ponieważ na pierwszej próbach ta scena nie była śliska. Dopiero dzisiaj tak naprawdę okazało się, że to szkło jest śliskie, ale... Może ją wypolerowali po prostu. Tam jest ten wodospad, mi się wydaje, że też może z niego troszeczkę... Bryzgać wodą, dokładnie, ale myślę, że poradziłyśmy sobie z tym bardzo dobrze, opanowałyśmy to. Tak, dobrze, że mogłyśmy zrobić próbę przed, tak? Mieliśmy próbę, mogłyśmy się przygotować na to, że tam jest bardziej ślisko, tam jest mniej ślisko. Każda z nas była na to przygotowana, więc... Damy radę, nie martwcie damy się. Radę. Czyli o tancerzy możemy być spokojni, tutaj główny choreograf czuwa niezmiennie, ja rozumiem, że cały czas są ćwiczenia, żeby jakby ta choreografia była jak najlepsza, jak najbardziej dopracowana. No i w swoim imieniu mogę tylko podziękować też za tą oprawę wizualną, która jest taka, no naprawdę pomyślałem sobie, oglądając tę próbę dzisiaj, i to wiem, że nie są tylko moje wrażenia, ale też dziennikarzy zagranicznych, że to jest spektakularne. Naprawdę. Więc jakby za to ogromne gratulacje. Świetnie mówisz o tym występie, ale najważniejsze, żeby wszyscy oglądali i żebyście nam kibicowali, a szczególnie Krystianowi, który po prostu jest naprawdę niezwykłym artystą. Przypomnijmy, konkurs piosenki Eurowizji, drugi półfinał, Krystian wystąpi z numerem 14, a my trzymajmy kciuki i bardzo dziękuję za tę rozmowę. I życzę oczywiście śliskiej podłogi.